Ból jest jedną z najczęściej występujących dolegliwości ludzkich. Jest takim stanem alarmowym, który sygnalizuje nam, że w naszym organizmie właśnie rozpoczyna się lub toczy się pewien proces chorobowy. Prowadzone przeze mnie badania dotyczą poszukiwania nowej, skutecznej farmakoterapii bólu przewlekłego. W badaniach skupiam się głównie na poznaniu mechanizmów bólu neuropatycznego oraz bólu związanego z osteoartrozą jako dwóch najczęściej występujących zespołów bólu przewlekłego. Badania prowadzone pod moim kierunkiem wykazały nowy, złożony mechanizm działania endogennego kanabinoidu, anandamidu, w bólu neuropatycznym. W kolejnej serii badań wykazaliśmy również wyższą skuteczność terapeutyczną związków hybrydowych, to jest związków działających na co najmniej dwie komponenty biologiczne, w patologii stawu kolanowego. Mam nadzieję, że wyniki moich badań przyczynią się do zaproponowania skutecznego postępowania przeciwbólowego u pacjentów z bólem przewlekłym.